panie i panowie. Dzisiaj przyszedł ten czas, do którego przymierzaliśmy się tak naprawdę już od 3 lat, czyli zakup talerzówki. Talerzówki, którą mieliśmy na pokazie, właśnie chyba te 3 lata temu, czy 2, jakoś tak. I przychodzi taki czas, że ta decyzja musi prędzej czy później zapaść. I jak słyszycie po głosie, wielkiej euforii nie ma, bo to są niemałe pieniądze. Ale wiecie, dzięki dużo lepszemu sprzętowi robimy pracę szybciej, a to w tych czasach bardzo mocno się liczy. Niestety zbyt długo przeciągające się żniwa spowodowały to, że wiele prac się nawarstwiło. Także jedziemy. Za chwilę zobaczycie, co to jest, bo mieliśmy 2 talerzówki na pokazach, niebieską i czerwoną. Trochę ta czerwona będzie się ściągnikiem zlewać, ale kolor tutaj akurat nie jest ważny. Ta niebieska jest droższa. Troszeczkę deszczek nam zaczyna kropić. Bo wielu jeszcze rolników ma zboże na polach. Naprawdę, jak się jedzie po okolicy, to jeszcze tych łanów nieskoszonych dookoła jest bardzo dużo. No i jest jak jest. My skosiliśmy. Cieszymy się, że udało nam się zmęczyć, bo to była męka. Uwierzcie mi, to była męka. Bo jak się jedzie na pole raz czy dwa na większy kawałek, jak jest pogoda, to jest po temacie, przesuwamy się dalej. A jak na jedno pole musimy wracać 5 razy, to samo przez się. To jest męka. Dobra. Jedziemy po Adama. Adam nam wszystko pokaże, co i jak. Poustawiamy też tą maszynę od razu na polu. I już. Ma. Adam uzbroił się w kamerę. Jedziemy na 2 kamerki. Wie, że zamawiałem taksówkę, coś ta duża taksówka. Może być i duża, niczym to nie przeszkadza, nie? Jedziemy, mamy idealną pogodę do roboty. Dobrze, że skosiliśmy, teraz może padać. Chociaż tak, nie wszyscy skosili, nie? Ja już mam u siebie dożynki, ty już u siebie masz dożynki. Trochę nie ma czasu na dożynki, ale niech będzie. Skoszone zboże skoszone, tak? Zboże skoszone. Lecimy na dolice i piękne okolice. O, a tu jakaś 6 działa. Czy to 80? Chyba 4. I co, składamy czy? To jest mechaniczny z prawej. Ten. No dobra, to a tam paluchów ten nie przyszczypie ci? Będzie? Bo jak nie, to wiesz, trzeba regulować tymi, nie? O, tak na maksa mogę podnieść. Ty, a ta sekcja coś mi nie działa. Nie wiem dlaczego. Zobaczę, czy mi błąd nie wyskoczył, bo tu miałem problem z tym kabelkiem. Widzisz, zobacz. Albo albo to wypnę. To już ktoś dzwoni do mnie. Ja ciebie drogo kupiłem, ale mi się opłaciło. Całkowicie z tyłu jedziemy? Tam z tyłu jedziemy? Panie i panowie, nowy nabytek. Tomek, cieszysz się? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Chłopu nie dogodzi. Dolice i piękne okolice. A my robimy kierunek Stargard.
malutko wracamy do domu. Jedzie za mną pancerz, poustawia nam wszystko, uruchomimy sprzęt, poustawiamy i zaczynamy pracować. Nasz Staltech jest do sprzedania. Teraz już definitywnie. Kto chce, a nowa talerzówka będzie nam służyć kolejne lata. Trzeba coś sprzedać, trzeba coś kupić nowszego i robić robotę. Taki smutny, Tomek, trochę jesteś chyba, co? No. I bo to worek pieniędzy kosztowało. Siewy rzepaku tutaj idą pełną parą. No a my w czarnej dupie jesteśmy. No ale mam nadzieję, że w następnym tygodniu uda nam się posiać już cały areał rzepaku i będzie sobie rósł. Zobaczymy, co nam przyniesie kolejny sezon. Działamy. No przed nami jeszcze tylko kawałeczek dobrej drogi gminy Dolice. I wjeżdżamy w naszą gminę, czyli gminę Stargard. No i tam z drogą troszeczkę gorzej. Ale troszeczkę to tak bardzo delikatnie mówiąc. O połowę wolniej trzeba będzie jechać. No i finito. Zwalniamy. No tu się szybko nie da. Ajajajaj. Halo. Czemu ta droga nie może być tak samo zrobiona jak w gminie Dolice? O, ładne zapachy. Kupa rozrzucana jest tu na polu. No. O, jedzie samochód. No tak byśmy środkiem pojechali troszeczkę szybciej. Ale tutaj ruch mamy. Jeszcze chwila, jeszcze moment. I kampania będzie rozpoczęta w cukrowni. Ostatnie rondo i jesteśmy w domu. Ale to jest bydle. Dobra, maszyna przesmarowana i jedziemy na pole. Weź mi domki do roboty, ją dobra. Albo daj na pływanie, tak? Tako? Na pływaniu jest. Zamknąć albo całkiem na pływanie. No jest na tym, na luźnym teraz, nie? No. I wtedy teraz tak, to opuszczaj. Czekaj. Są tak krzywo założone, a jeden chyba więcej wieszak jest założony, drugi mniej, tak? Tak jest? Nie, no zobaczymy później, spokojnie. Co, tak będzie, nie? Poczekaj. Ja sobie ustawię tutaj. Ustaw sobie tu, żeby tu był z półtora centymetra, żebyś miał luz. Nie? No to jest tak jak teraz. Wtedy będzie sobie pływać, a później jak będzie ci, gdzie, gdybyś miał uślizg, nie? No. Zawrzemy po prostu i dociążymy ciągnik, nie? Ale kawałek przejedź, zobaczymy. Adam nam ładnie poustawia, wypoziomuje, a resztę będziemy już sami robić. Jest dobrze. Nie, pięknie. Super robi, naprawdę. Teraz sobie zmierzymy, na ile tam jest
ustawione. TV. Nawigacja, start. Tutaj piasek mamy, nie? Jaka tu prędkość łapie? 10,5 na godzinę. Przed chwilą jechaliśmy na 3E. To było 12, nie? Także na optymalna prędkość to w granicach 12-14. No. Tak teraz to jest trochę mało, bo nie dorzuca pod ramę. Jak widzę, że tak do ramy dorzuca, to jest idealnie. O, no masz teraz 12 teraz na godzinę, nie? Tu na środku ładnie widać. No. Jest wrzuca do tej wpół. No. To jest taka idealna prędkość, nie? Warunki są dobre do roboty. No. No już sobie tu pośmigam, dokończę to pole. Na razie jest wszystko dobrze, tak? To mówisz, można śmiało do góry podnośnik i na tym wale jechać, no, na polu. A tam powiedz parę mi... razy złóż rozłóż, no, bo tak mam wrażenie, że jeszcze może być w siłownikach gdzieś powietrze, tak? To się ułoży, tak? Taka była czysta, już się ubrudziła, ja pierdzielę. Dobra. Jedziesz? Jadę, bo przecież dobra, żona. Tej faktury nie musisz wysyłać, nie? Dobra. Wziąłem tych klipsów więcej zapasowych, ale no, nie są potrzebne, tak? Dobra. Masz jeszcze to i to, tak. To ciążesz sobie z tego, to żeby ci ładnie dyszel był w poziomie, to sobie wtedy klipsa możesz wsadzić, nie? Mhm. Bo najlepsza siła jest, jak ciągniesz jakąkolwiek maszynę, jak jest dyszel w poziomie, nie? Żeby jak tak najbardziej... jak mówisz, klipsa wpiąć i wtedy lepszy uciąg jest, nie? No. Bo tak jak luźno będzie, to nie do końca. Czy wiesz, to zawsze sobie dociążasz. Jak jest mocny ciągnik i nie ma uślizgu, to lepiej, żeby on kopiował z kół, nie? Mhm. Masz tych klipsów cieńszych, grubszych, tak? To sobie zawsze coś tam dopasujesz, tak? To są troszeczkę grubsze, to są troszeczkę cieńsze, nie? To tam po grubości trzeba patrzeć. Generalnie, tak? Aha, są różne rozmiary. No, są różne czerwone, rozmiary. Żółte. I to trzeba patrzeć po grubości, czy tam gdzieś nie pomylili, jak to mówią. Te są cieńsze chyba żółte, co? Chociaż... Te żółte są chyba najcieńsze, no, te są czerwone. Troszeczkę grubsze, tak? Dobra. I to tak trzeba sobie pokombinować, wiesz tam... No to tu regulacja tak co mniej więcej, jak się kombinuje tymi, co jest co pół centymetra mniej więcej, nie? Pojeździsz, one się trochę dotrą talerze, to też one inaczej będą chodziły, powiesz, nie? Że śruby trzeba podokręcać, a powiedz mi na drodze prędkość transportowa, ile można jechać? Czy się osie generalnie to są jako traktowane wszystko jako 25, tak? Aha. Ale to... To lepiej to jechać 25, nic, no. To wiesz, to tam tak. Daleko nie jeździsz, tak? No i tak i nie. A to jest jednak pronar, to wiesz. Wszystko jest z Pronara, tak? No widzę wszystkie właśnie, logo Pronara, wszystko, no. To jest wszystko osie Pronara, nie? No bo w sumie oni z tamtych rejonów, nie? Ten agreement, tam podla, nie, Podlaski, Pronar tak? Jako jedyny w Polsce ma ten... homologację, tak? No już się kamień wbił, zobacz, jak pięknie. Mhm. Trzeba go wybić, bo będzie ci rozwalał pierścień, tak? Dobra, młoteczek. No ale mamy bardziej kamieniste pole. Poszedł. Wiesz, trochę pochodzi, to i by trzeba było te... Zobaczyć, czy się gdzieś tu nie układa, tak? Mhm. Delikatnie tam chcę przejść, zobaczyć, tak? Bo to jest dokręcone na maksa, tak? Tu jest jakiś dystans, czy jakoś nie, to... Nie, kręcisz po prostu do oporu. Do oporu, tak? Mhm. Także panie i panowie, nowy nabytek. Adam by tutaj nam opowiedział od początku do końca, jakie wyposażenie, co ta talerzówka ma, co posiada, czym jest dobra, czym zła. Witam wszystkich widzów. Z tej strony Adam Pancerski, sprzedaje takie oto talerzówki z firmy Agrimet. Jest to talerzówka 5-metrowa, półzawieszana, szczepiana ściągnikiem na tylnym podnośniku. Wykorzystuje 4 sekcje hydrauliczne. Opowiemy sobie tak. Pierwsza sekcja to jest rozkładanie maszyny, czyli rozkładane skrzydła maszyny. Maszyna jest zbudowana trzyczęściowo, tak? Czyli jest środkowy wózek i skrzydła. Druga sekcja, regulacja głębokości maszyny, z przodu siłowniki i z tyłu zaraz podejdziemy, regulowane na klipsach, dyszel z siłownikiem hydraulicznym. Możemy wykorzystać maszynę w ten sposób, że jeżeli siłownik jest na pływaniu, to kopiujemy talerzówką koła i wał z tyłu,
Jeżeli dociśniemy sobie siłownikiem, możemy wykorzystać docisk na tylne koła ciągnika. I ostatnia sekcja, wiadomo, podnoszenie centralnego wózka do jazdy. I tu jest druga sekcja, która jest na jednym obwodzie z siłownikami do kół podporowych z przodu. Jest to tylny wał, tak samo regulowany na klipsach. Tak? Tu mamy taki, jak to mówią, poręczny magazynek klipsów. Ustawiona w tej chwili jest maszyna do takiej płytkiej uprawy. Tu jest taka lekka ziemia. No, ustawiliśmy. Bardzo lekka. Ale bardzo lekka, dużo kamieni, słychać ładnie jak dzwonią. Tak. Wał do uprawy, podwójny ceownik, szerokość 60 mm, średnica 530, tak? Cztery szprychy. I tak jak mówiłem, system dzielony na trzy, czyli centralny wózek i dwa skrzydła z boku, czyli jeżeli wał jest, tu mamy 5 metrów, to jest podzielony na trzy sekcje, czyli mamy 2, 4, 6 łożysk w jednym rzędzie wał, tak? Jest to bardzo fajne rozwiązanie ze względu na to, że te wały nie są przesadnie długie i obciążenie na łożyska są dużo mniejsze. Co tą maszynę tak odróżnia od innych maszyn, to jest wypinany tylny wał. Bo ten wał agregowany jest z częścią bazową maszyny na takim zawiesiu, coś podobnego jak ciągnikowe, tak? Tu wypinamy, tu jest belka i możemy sobie z pakietu dostępnego na firmie Agrimet wziąć tego typu wał pojedynczy, pełny lub bar. Oni to nazwali coś, to jest taki wał płaskownikowy, coś ala rurowy, tylko że zamiast rury jest skręcony płaskownik. Można sobie kupić parę wałów i w zależności od ziemi. Od warunków sobie, nie? Można tam to jest fajna opcja. Z maszyną, tak? Bo nawet można jakiś siewnik podpiąć za tą talerzówką. No tak, i tak jest, że jeżeli wypniemy wał, to możemy talerzówką, gdyby ktoś się uparł, pracować z kołami, bo wózek jest i tak samo wózek jest przystosowany do klipsowania, tak? Mhm. Czyli mamy ten talerz na siłowniku tutaj dolny. No tak. I możemy to wyklipsować i no wtedy będziemy mogli sobie głębokość ustawić, tak? No jeszcze nie znam takiego przypadku, żeby ktoś tak pracował, ale... No bo jak jest wał, to po co tak kombinować, no ale opcja jest. To są takie warunki, jak są bardzo nietypowe warunki w polu, tak? A wiemy, że rolnictwo to nie jest nigdy typowe rozwiązanie, więc ekrany boczne regulowane, tu mamy szereg otworów, tak jak się zużywa, czy dopasowujemy sobie. Dodatkowy ekran taki rozsuwany, możemy sobie go wyciągnąć do tyłu lub tak go w ten sposób, tak jak jest w tej chwili, schować. Z jednej, z drugiej strony jest tak samo. Skrajne talerze, już takie ażurowe, tak? W ten sposób, takie palcowe. No wszystko hydrauliczne, tak? Nie ma tutaj żadnych jakichś śrub rzymskich, czegoś takiego. Wszystko jest hydraulika, no to już taki jest full wypas, tak? Co tu więcej można powiedzieć o tej talerzówce? A talerze na maszynie są o średnicy 560, grubość talerza 6 mm, w pełni bezobsługowa piasta zalewana w środku olejem, tak? Czyli olejowa, typowa piasta, tak jak w wszystkich nowoczesnych talerzówkach zachodnich. No, nawet jeżeli coś się dzieje, no to tylko jedna nakrętka, tak jest. Wypinamy. No wiemy, to że to rolnictwo proste. To nie jest dzień dziecka, tak? To jest bardzo proste, odkręcić, wypiąć i tyle. Wypiąć. A w Staltechu musieliśmy całą słupicę odkręcać, żeby zmieniać łożysko. No to te rozwiązania, no to ja się dziwię, że jeszcze firmy to produkują i jeszcze komukolwiek to oferują, bo to dzisiaj takie rozwiązanie, piasta bezobsługowa, tego typu talerze, no to już jest, to jest standard, tak? No to nie wiem, po co w ogóle ktoś jeszcze to stosuje, tak? No ale... Bo tańsze jest, nie? Bo jest tam 5 zł tańsze i 10 zł droższe w robocie, w utrzymaniu, w tym smarowaniu, w tym wszystkim, obsłudze, tak? To na pewno. No ważne są tu takie rzeczy jak to, że no wszystkie takie punkty
gdzie mamy tulejkę, no to jest wszystko smarowane, no to jest na zawiasach, tutaj przy siłownikach. No to powinno być smarowane. To jest smarowane, nikomu włos z głowy nie spadnie, tak jak jest. Tam raz w tygodniu po razie tawotu troszeczkę się wciśnie, tak? Czyli raz w tygodniu pracującym tą maszyną, bo nie będziemy raz w tygodniu przez cały rok smarować. Nie będziemy smarować, tak? To jest z rozsądkiem, tak? Tak jest. Po 50 godzinach trzeba przejrzeć maszynę, podokręcać szpilki. Dzisiaj przed uruchomieniem szpilki dokręcaliśmy w kołach, bo u sąsiada mieliśmy taki przypadek, że przyszła maszyna, nikt tego nie posprawdzał, nikt maszyny nie uruchamiał i pierwszego dnia odpadły koła, nie? No to jest. Ale to konkurencja tak zrobiła, to nie w takiej na maszynie i nie u nas, tak? Ja sprawdzam każdą maszynę przed uruchomieniem. Lubię maszynę uruchomić, bo jeżeli cokolwiek wychodzi na maszynie, to tylko ludzie składali, to jest tylko technika, tak? Mechanika ma prawo coś tam być niedokręcone, to normalne. Tak? To normalne. To się trzeba posprawdzać, trzeba podokręcać. W uruchomieniu to takie rzeczy wychodzą. Mhm. Dokręcić śrubkę, tam posprawdzać. Przejechaliśmy parę razy. Maszyna śmiga jak trzeba. Jeszcze tylko zmusić do pracy nawigację i... No już chodzi. I można śmigać dalej, nie? Mamy sobotę, więc jak znalazł na uruchomienie maszyny? Adam jedzie na imprezę, a ja pracuję dalej. No i dobra, my pomalutku pracujemy nowym nabytkiem. No i powiem wam jedno, maszyna waży prawie 6 ton, jeździmy sobie 12 na godzinę szerokim, myślę, że gwizdek będzie mógł spokojnie ciągać ją szybciej, a nie chcę tutaj dawać mu szwunku nie wiadomo ile, bo on pociągnie ją szybciej, ale no co, obciążenie silnika wtedy na maksa 100%, wtedy będziemy jechać 14 na godzinę, 13,5-14 w tych granicach, no ale po co męczyć ciągnik, nie ma sensu, będzie gwizdek jest mocniejszy, będzie z nią latać. Póki co, jak widzicie, nie ma problemu, żeby jeździł z nią szeroki, tak samo masek. Którego się zapnie, ten będzie z nią pracował. A prawda jest taka, że jeśli chodzi o naszego Staltecha, to ja wolałem, aby z tym Staltechem pracował tylko i wyłącznie gwizdek. Dlaczego? Bo ma najmocniejszy podnośnik. Tak to wygląda z mojej strony. Nowa maszyna to oporowe talerzowanie wjeżdża. Trzeba nadgonić temat. Panie i panowie, powiem wam tak. Robota robotą. Trzeba podgonić pewne sprawy. I jak ta talerzówka jest, to na pewno te sprawy podgonimy. Filmy dla was też są ważne, co nie? A nie mam ani jednego filmu dla was zrobionego. Żniwa się skończyły, także wy to oglądacie wszystko później. Słuchajcie, bateria padła, wykorzystuję opary baterii. Zjeżdżamy do domu, krótka, szybka informacja. Widzimy się później. Jadę montować filmy dla was. No i troszeczkę odpocząć, jeden dzień zrobić sobie przerwy, żeby później znowu ostro jechać. Naprawdę jest nam to potrzebne. Jest mi to potrzebne. Wam też? Do zobaczenia później.